Ja bym chciał dzisiaj powiedzieć takie prorocze poselstwo. Kościół jako drużyna. Kościół jako drużyna. Musimy zobaczyć, że wielu z nas, jak już wcześniej troszeczkę poruszyłem temat, boi się ojców, bądź też chce być taka niezależna od wszystkiego. Jest to bardzo mocno spowodowane tym, że my nie wiemy, bo nikt nam jeszcze nigdy nie pokazał, jaki jest prawdziwy Kościół. Rozumiecie? I teraz po prostu widzimy sobie Kościół jakoś tam. No tak, no jest Kościół, no w Biblii jest Kościół, tam jest Kościół. No i teraz przechodzimy do tego Kościoła, mając za sobą spuściznę kulturową, która jest wejdź i wyjdź z Kościoła, prawda? Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Zapłacę za ślub, zapłacę za tamto, dam do koperty... co łaska minimum, nie wiem ile teraz jest, kiedyś było 500, teraz może jest więcej. Wiecie, różne rzeczy porobię sobie, prawda? I to jest dla mnie Kościół. A dzisiaj się tak budzę o 5 rano i mówię, ale to nie jest Kościół. Kościół jest jak co? Jak rodzina. Widzimy to w dziejach apostolskich. Oni wszystko, kiedy nawracali się do Jezusa, oni zostawiali wszystko. Sprzedawali swoje domy. Wszystko w ogóle tam robili. Wiecie, to był taki poziom, że my do tego jeszcze żeśmy nie dorośli. Dlaczego to robili? Bo to było poważne. Kościół jest jak szpital, prawda? Jestem zraniony, Boże, uzdrów, Panie, pomóż. Kościół jest jak armia. Idziemy na ewangelizację, robimy różne rzeczy. Kościół jest jak, Paweł powiedział, jedno ciało i różne członki. Jeden jest okiem, drugi ręką, trzeci nogą. Ale nigdy Kościół nie był samodzielny. Nigdy Kościół to nie byli samotnicy. Niezależni ludzie. Nigdy wejdź i wyjdź. Nigdy. Jak ktoś wchodził do wspólnoty, miał być zauważony. Miał być przywitany. Stać się częścią, jeśli oczywiście taka osoba zechce. Tylko o co tutaj chodzi? Nigdy Kościół nie był wejdź, wyjdź. Zrób nauczanie. YouTube. Kościół. Online. Online? Online to ja mogę mieć sobie nauczania, żebyś na przykład jak nie masz co robić w domu, możesz sobie obejrzeć i trochę się podreperować. Ale Kościół to jest dom. I Bóg mi pokazał, że Kościół jest również jak drużyna. Nigdy jak... Nie ma tutaj samowolki. Nie ma miejsca w Kościele na samowolki. Zobaczcie sobie wszystkie sporty. Bo ja jestem ogólnie sportowcem, tak jak tutaj dużo ludzi. Sport jest ciekawy. Ogólnie ludzie sportu na przykład w biznesie wiele więcej osiągają. Ogólnie ludzie, którzy sport uprawiają, w ogóle w życiu więcej osiągają. Wiecie czemu? Bo sport jest trudny, bo boli, bo się nie chce, bo nie ma motywacji często, a człowiek idzie, jak wół i w nim coś pęka. I tak samo jest często z Bogiem. Bóg mówi, leć, ja tak nie czuję. I wiecie, i sport, na przykład weźcie sobie piłkę nożną, kickboxing, koszykówkę, siatkówkę, trójbój siłowy, crossfit, siłownię, wszystkie sporty. Każdy sport... Możesz ogólnie dla zabawy wykonywać sam i w piwnicy. Zgodzisz się ze mną? Ja jak byłem młodszy, to wiecie co ja robiłem? Na worek treningowy do piwnicy i sam tam nie waliłem worek treningowy w piwnicy przez chyba 2 lata. I robiłem to sam, bez nadzoru, bez trenera, bez nikogo. Sam wchodziłem na siłownię, brałem sterydy i ładowałem. Oczywiście wbijał mi ktoś inny sterydy już, chociaż czasami już doszedłem do takiej perfekcji, że w bicepsa sobie biłem sterydy. I tak, i samemu nawet, i tak chodziłem, i tak. Nie będę już mówił o moich motywach, one są mniej ważne dzisiaj. Ale chodzi o to, że możesz, jeśli chcesz, samowolkę sobie robić, ale zobaczcie, że samowolka jest do pewnego poziomu. Nie znam ani jednego człowieka, który by cokolwiek konkretnego osiągnął samowolka. W samowolce. Nie znam. Nawet Mike Tyson. Wczoraj badałem jego trochę życie. Agresywny sportowiec. On był prowadzony przez 4 trenerów. Odkryty był w... Jak to się nazywa? W sierocińcu. Nie był sam. On miał talent. Ale został doszlifowany przez trenerów. On to zwyciężył. On był wielokrotnym mistrzem w ogóle wszystkich chyba kategorii. Wszystkich tam nokautował przez swój czas. Ten pierwszy okres, kiedy nie wpadł jeszcze w takie zadziorność swoją, naprawdę niesamowity bokser. I go widzimy. Ale nie widzimy ludzi, którzy byli z nim non-stop. On budował drużynę, nawet jak był sam. On budował drużynę. Nigdy, nikt z tego, co ja wiem, może się mylę, ale nigdy nikt
sam z siebie nic nie uczynił wartościowego, coś na poziomie. Więc teraz mamy dzisiaj wybór. Możemy sobie popykać tak jak ja w piwnicy, kościół, a możemy wejść głębiej. Drużyna, zaufanie, to co dzisiaj Mateusz powiedział, zależność wspólna, budowanie domu, ciężkie sprawy, a co jak mnie zranią? Nie mów mi, co mam robić, a ja mam swoje życie. Jednak zobaczcie, na przykład drużyna piłkarska. Kiedyś miałem sen, że gram w ogóle w piłkę i jeszcze tam mi coś nie idzie. Wiesz co, dziś jakieś takie boisko mam, mamy dużo ludzi, ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Dzisiaj mi się ten sen przypomniał. No dzisiaj, po 5 latach, sen mi się przypomniał, że ja grałem w piłkę i nie umiałem tam coś do kogoś podać, coś zrobić. I patrzcie, ja zauważyłem, że są 3 etapy Kościoła. Pierwszy etap to jest blokowisko, tak go nazwę, to takie prorocze. Weźcie to sobie w obrazach, niech Duch Święty wam pokazuje. Pierwszy etap to jest blokowisko. Drugi etap Kościoła to jest amatorka, a trzeci etap to jest profesjonalizm. Pierwszy etap blokowisko jest taki. Kiedy ja byłem mały, graliśmy w piłkę na blokach. Nie było trenera. Każdy, ale był jakiś lider. I tak czy siak. I ten lider ustawiał wszystkich. A ja cię widzę tu, wiecie, no, bramkarz był na bramce, prawda? Pomyśl sobie, że bramkarz nie jest na bramce. Ale to kontrola. Weźcie to obrazowo. Na blokowisku nie przejście. Na blokowisku właśnie, dlatego to jest pierwszy etap. Na blokowisku to jest tak, bramkarz to tak jest bramkarzem, ale nie wiadomo, on tak, on jest na chwilę, żeby zblokuje, ale na pewno nie biega jak kretyn po całym boisku, ale jest bramkarzem. Ludzie nie są ogólnie ogarnięci, ale jakoś się łączą ze sobą i sobie grają na blokach i to jest nawet spoko, ale to jest blokowisko. Jest to dla siebie, jest to fajne. Jest chaos, jest zamieszanie, ma to swoje naprawdę takie piękne, bo ja naprawdę to wspaniale sobie przypominam, tylko ja mówię teraz o wpływie na rzeczywistość, to nie ma żadnego wpływu. Nie ma to wpływu na miasto, nie ma to wpływu na nic. Jeżeli chodzi normalnie, no wyobraźcie sobie grupę blokowiska, no nie ma to wpływu na nic, zupełnie nic się tym nie interesuje, nie ma to wpływu żadnego oprócz tego, że czujesz się lepiej na chwilę. I tak samo jak właśnie głupim jest, żebyśmy pomyśleli sobie, żeby Kościół wyglądał w ten sposób. Ale jednak Kościół wygląda często w ten sposób. Bramkarz jest gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Przeciwnicy szaleją, piłkę walą, a to nie wiadomo kto to obroni. Drugie mamy amatorkę. Amatorka może się zacząć już, jako amatorskie piłka nożna, może się zacząć już w najmłodszych lat. To nie kwestia z wieku, tylko kwestia wyboru. Na przykład ja jako małe dziecko już tam do Knurowa na Konkordię chodziłem. I wiecie, amatorka ma tyle do tego, że tam już jest trener. Wiecie, jak się zapisujesz gdzieś, gdzie to ma jakikolwiek wpływ, tam już jest zawsze trener. Wtedy już jeździć na zawody. Wtedy ma to wpływ na miasto. Zdobywacie medale. Miasto was honoruje. Mówią, ta drużyna. Ma to jakikolwiek wpływ. Wtedy trener mówi już pewne rzeczy. Oczywiście nie jest to jeszcze płatne, nie jest to jeszcze zawodowe. Jeszcze jest tam dużo do rzeczy do zrobienia, ale już coś się dzieje. No i jest trzeci etap profesjonalizm, to już wiadomo. Jest ktoś określony na danym stanowisku, nie jest i jeszcze mu za to płacą. Więc mamy 3 te prorocze spojrzenia na Kościół. Więc Kościół, potrzebujemy zobaczyć, jak wchodzimy do wspólnoty. To nie jest samowolka gra w piwnicy. To już jest jakaś drużyna, choćby blokowisko. Zawsze jest drużyną Kościół, bo Kościół jest wielu ludzi. Zawsze jest oddziaływanie. Na przykład, ktoś nie przychodzi do Kościoła, ja do niego dzwonię, czemu cię nie ma? O, no bo co mnie pytasz? Ci to mnie tam pytają. A ja mówię, ej, sorry, ale ja cię nie pytam, żebyś ty musiał przychodzić, mi po prostu jakoś tak mi cię brakuje, no. Po prostu. Widziałem cię, przyszedłeś 3 razy, jak tam u ciebie? A co ty mnie kontrolujesz? Ja mówię, kurde, no z piwnicy wyszedł. Ja wiesz, ja to dzisiaj widzę, umiem to zobrazować, gdzie jesteś w duchu.
Dlatego, że nie byliśmy nauczeni poprawnego obrazu Kościoła. Kościół dla nas to było wejdź, wyjdź, posłuchaj, zostaw i online nauczania. To się teraz przetworzyło w jakieś nowe rzeczy. Ale to piwnica to jest. Kościół nam zobrazowano jako piwnicę. Jako bycie samodzielnym. Jako nie w grupie. Albo jak już ktoś nawet tutaj przyjdzie, to jest tak zdziczały człowiek, że nawet nic o nim nie wiem po 3 miesiącach. Pomyślmy, że masz taką drużynę piłki nożnej. Wlatuje trener. Drużyna... Każdy gra gdzie chce. Każdy robi co chce. Nie ma rozgrzewki. Albo jak jest rozgrzewka, to mówią, nie kontroluj. Wyobraźcie sobie tą głupotę, te głupie zajście, wiecie, i tutaj wielu z was się uśmiecha, no bo to jest głupie, prawda? No dlaczego tak w Kościele nie myślimy, że to też jest głupie? Widzisz, że to jest głupie? Naprawdę, jak się tak spojrzysz na Kościół jako osoby, które mają coś razem zdziałać, razem gdzieś iść, one są w drużynie, mają lecieć w jednym kierunku, jednej wizji i tak to było w ogóle w Biblii. To tak w sumie śmiać się chce z tego poziomu naszego, w cudzysłowie, bycia wspólnotą, prawda? I chciałbym, żebyście dzisiaj to zauważyli z tej strony, bo może nikt wam jeszcze nigdy tego nie powiedział, albo ja nawet dzisiaj do mnie to dotarło, że ty już wstępując do wspólnoty, to nie jesteś już w piwnicy. Ty zdecydowałeś, jak tutaj przyszedłeś, zdecydowałeś, żeby to zobaczyć. A jak zdecydowałeś, żeby to zobaczyć, to musisz wiedzieć, że to jest drużyna. To tak jakby ktoś na przykład przyszedł, jakbym ja zapisał się na Concordię, a później bym im powiedział, ale ja trenuję inaczej. Trener coś mówi, a ja mam własne zdanie. Ja tak nie trenuję. A trener mówi, no to idź do blokowiska. No ale kontrola. Duch Święty mnie inaczej prowadzi. Rozumiecie? No, to jest głupie, nie się wydaje. Czyli tak mówić trenerowi? To trener ci powie, no to tam są drzwi, no co mam zrobić? No. Ale dlaczego tak się dzieje w Kościele? Bo ludzie myślą, że jak wchodzą do Kościoła, to jest wejdź, wyjdź, bo tak mamy w kulturze. Jak ktoś ci powie, czemu cię nie było, to czego od razu... On nie chce kontrolować. Albo jak człowiek powie, jak żyjesz? Bracie. Nie wchodź mi z butami w życie, to jest niedobre. Ale coś wam powiem. To musimy sami zastanowić się, gdzie chcemy. Na pewno nie ma wyboru, myślę, pomiędzy blokowiskiem. Jeśli już wyszedłeś z piwnicy, czyli ja bym to nazwał tak, ten, kto jest w piwnicy, to ten, kto tak ogląda sobie na YouTubie nauczania, jest sam w domu i se robi wszystko, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię. Tak oglądasz, jor, ty Cyroński, to masz drużo, ale tak naprawdę twoje życie nie jest żadnym obrazem, po prostu siedzisz w domu. To tak jak ja przez wiele lat waliłem w worek w piwnicy, to nie jest złe, bo wiecie, samemu można dojść do wielu rzeczy. Ja broń Boże, nie mówię, że to jest złe. Ściśniesz nauczania w siebie, modlisz się, kurczę, wejdziesz do jakiegoś poziomu. Tylko jest później pewien problem. Pełno błędów będziesz popełniał, które ja już popełniłem i bym cię poprowadził lepiej, szybciej. Pełno byków będziesz robił, na przykład tato, są tacy ludzie, którzy się modlą teraz publicznie niedawno i tam żebrają Boga. Panie Boże mój, ja Cię proszę o to. Panie Boże mój, a ja mówię, Panie Boże mój, to jest mój tata. Rozumiesz, weź wstawaj, przestań się modlić 3 lata, Panie Boże mój, bo dojdziesz po 3 latach, że Ci to nie wychodzi i dojdziesz do wniosku, że w sumie jesteś synem. Po co, że się modlił, Panie Boże mój, i teraz po 3 latach w sumie zrozumiesz coś, co ja Ci powiem, ja pierwszego szczała. Dlaczego? Bo ja to widzę. No ale w piwnicy byłeś. Wiecie, co jest najgorzej w sporcie? Jak ktoś jest właśnie w piwnicy, a później trener go bierze i mówi mu, ty w ogóle ty źle kroki stawiasz. Ja w ogóle to tak chodziłem, jak w boks jest, to nie można się tak robić, tak nóg robić, bo się przewrócisz, rozumiesz? Musisz chodzić tak. A ja nie wiedziałem. Wiecie, ja tak biłem, tu nogi tak leciały, tak, śmak. I później trener mi mówi tu i mnie normalnie musieli wiązać czy coś. Ja musiałem się uczyć od podstaw, rozumiesz, dobrego kroku, żeby później po prostu być stabilny cały czas, rozumiesz? Cokolwiek się nie stanie, jesteś tutaj, szybko chodzisz i nigdy nie zrobisz takiego czegoś. Jak widzisz takie coś, to nie. I teraz ja przez 2 lata albo 3, jak sobie sam boksowałem, nauczyłem się pewnych błędnych rzeczy. Wiecie, jak trudno to później z człowieka wywalić? I to są podstawy. Na przykład... Panie, przepraszam Cię za grzechy. Ile grzechów Ci Jezus przywiózł do krzyża? Wszystkie. No ale... Bo żeś się w piwnicy wychował. I żeś se nawciskał różnych rzeczy. Dietę miałeś nie taką. Że źle worek walił. W ogóle jak waliłeś, to waliłeś rękami. A trzeba walić z biodra. I nie wiedziałeś o tym, że trzeba walnąć z biodra. Rozumiesz? Bo Ci nikt nie powiedział. No bo patrz, jak biją ludzie w worek? Co, to się biją na dworze, nie?
A to nie tak, bo z tego siły nie ma. Siła jest w biodrze w ogóle. Co ma noga do ręki? No dużo, no ludzie nie wiedzą. I jeszcze odwrócenie ręki i jeszcze najlepsze jest to, że to nie chodzi o twoją siłę, jak ty dajesz, tylko jak ty się cofasz. Im szybciej ty się cofniesz, tym większa energia. Dlaczego? Bo to uderzenie będzie szybkie i wtedy człowiek dostaje cepa. I wtedy człowiek dostaje cepa i wtedy energia równa się mc kwadrat, czyli masa razy prędkość do kwadratu. Czyli im bardziej ci wzrośnie prędkość, tym większa energia, dwukrotnie, a im masa tylko jednokrotnie. Namierzacie? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ja tego się dowiedziałem na treningach. Ja przez 4 lata, samemu trenując, byłem dobry. Bo byłem dobry. Później jechałem na mistrzostwa jakieś tam Polski. Ja pewnie jakbym teraz wrócił, też bym tam łomotał ludzi. Ale to nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, że bym nie popełnił kupy błędów. I nie trzeba by mnie było z dziczy wyprowadzać, gdybym się poddał wcześniej. I bym pewnie, jakbym wcześniej się poddał, bym był daleko więcej. Chciałbym, żebyście to zrozumieli, kochani, że Kościół jest jak drużyna. Jeżeli chcemy być w piwnicy, no to możemy siedzieć w domu. I możemy oglądać nauczania. I być sami. I nie wchodź mi w życie, ja będę żył tak, jak ja chcę. Ale jeśli już chcemy cokolwiek z Kościoła wyczerpać, takiego pozytywnego, to już musimy zrozumieć, że są 3 etapy. Pierwsze to jest blokowisko. Czyli tam nie ma trenera. Tam nie ma tych. I ludzie często mówią mi, no u nas my chcemy taką równość, przecież Duch Święty do wszystkich mówi tak samo. Ja mówię, fajnie, no podważasz przy okazji to, że Bóg stworzył apostołów i proroków i pasterzy i ewangelistów, którzy mają budować Kościół. Tylko tak sobie podważasz. No ale ogólnie załóżmy, że tak jest. No to mamy etap blokowiska. Jest to blokowisko, gdzie każdy sobie coś tam robi, rozumiecie? Ale to nie ma wpływu na nic. I tak jest w Kościele w Polsce. Nie ma to na nic wpływu. Ten mówi, że Duch Święty mu to mówi, a ten mówi, że Duch Święty to, a jeszcze jak mu pastor coś powie, mu powie, nie kontroluj mnie, a jeszcze jak to, ja rozumiem, są źli trenerzy. Ale to nie znaczy, że nie ma dobrych. Zaufanie, tutaj się to zaczyna. Jak zaczynasz, to potrzebujesz zaufać trenerowi, kiedy wchodzisz już, kiedy chcesz wejść wyżej, od blokowiska do tak zwanej amatorki. Co to znaczy? Dołączasz się do drużyny, która gra na przykład w piłkę nożną. I wtedy ta drużyna, potrzebujesz po pierwsze zaufać trenerowi, że on umie cię trenować. Po drugie zauważyłeś, czy nie zauważyłeś, że ten trener wyznacza ci trening, a nie ty. Ty sobie dodajesz coś później po godzinach, jeśli chcesz. Ja pamiętam, jak trener na kickboxingu wyznaczał mi trening, a jeszcze z dołu schodziłem i sobie okej, to jest super w ogóle, rób sam trening, bądź nad to. Ale trener wyznacza ci trening. W godzinach treningu trenujemy razem grupą. Nie ma mi się chce, mi się nie chce przychodzić. Oczywiście, jak nie będziesz przychodził, nie będziesz wtedy w tej grupie, będziesz na ławce rezerwowych, ale dalej, jeżeli już przyjedziesz, to i tak dalej będziesz podciągnięty pod ten sam trening. I to nie jest kontrola. To jest trener. I trener ci powie, spróbuj. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w amatorce bardzo często jest tak, że człowiek nie wie jeszcze, kim jest. To będzie bardzo uwalniające dla was. I raz jest bramkarzem, raz jest pomocnikiem, raz jest obrońcą. Ja byłem raz bramkarzem, a później mówię po 3 miesiącach, a jednak nie, bo tak mi się na chwilę to podobało. Ale później byłem obrońcą, później byłem jakimś tam, nie pamiętam jak się to już nazywa, bo za dziecka to było, ale mi się najbardziej podobało jako napastnik czy ktoś, prawda, w drużynie. I dopiero po wielu miesiącach treningu to wyszło, co mi się najbardziej podoba. Nie bój się, jak już zechciałeś być w drużynie. Spróbować tego, tamtego, tego i tego. Zobaczymy po czasie, co z ciebie będzie. Ale trener co robi? On zawsze jak ty... Co trener dobry robi? Jak ty zdecydujesz się na jakąś pozycję, trener ciebie w tej pozycji podnosi. Ale to on ciebie podnosi. To on ci mówi, jak masz ćwiczyć. To on, nie ty. On. Nie kontroluj mojego życia. W Kościele potrzebujemy te rzeczy zrozumieć. Więc trener zarządza w ogóle zespołem. Patrzy, kto co lubi, daje, szlifuje. Poddaje treningowi tak, jak trener chce. I zauważyliście, im bardziej wchodzimy wyżej, im bardziej chcemy mieć wpływ na rzeczywistość, bo to nie jest wymagane, tak jak powiedziałem. Blokowisko może być, jak chcesz. Ale jeżeli chcesz wejść w amatorkę już, to już masz jakieś wymagania. A jak chcesz wejść w profeskę tak zwaną, to wiecie, że później są duże wymagania. Dietę trzymasz odpowiednią. Treningi to nie jest, że sobie nie trenujesz. Nie trenujesz? Co nie trenujesz? To zależy, gdzie chcesz być w tym wszystkim. Musisz się zrozum, a jak ty wchodzisz w Kościół, to masz drużynę.
to nie wchodzisz w kościół i masz wejdę, wyjdę i zostanę niezauważony, bo tam jest 1000 ludzi, nikt mnie nie zauważa. Tak, to nie tak. Albo wejdę, wyjdę po 4-6 miesiącach, dalej siedzę w ławce. Co to jest? A jak ktoś do mnie przyjdzie i coś mi powie, to a może być tak, ale nie kontroluj mnie, zostaw. Skąd to się bierze? Z niezrozumienia, że jesteś, właśnie dołączyłeś do zespołu. Oczywiście, jeśli nie chcesz być w zespole, możesz być częścią piwnicy. Ja to rozumiem, ja byłem w piwnicy. Ale jeśli chcesz mieć wpływ na miasto, to pierwsze to jest bycie już w amatorskim zespole. I wtedy będziemy próbować, w cudzysłowie. Trener też nie wie na początku, zauważyliście, że dziecko, wiesz, raz chce tego, raz tego, czy nawet osoba starsza, ale ona nie wie jeszcze, czego chce, na co jest ten. I ona czuje, że teraz tak, chce być bramkarzem, tak jak ja chciałem być, ale po 3 miesiącach mówi, a jednak nie, a jednak zmieni pozycję. I zauważyliście, że to tak się dzieje i to jest okej, okej. Raz chcesz śpiewać, raz chcesz tańczyć, raz chcesz być w zespole uwielbienia, raz nagle nie chcesz. To nie jest zaburzenie, chaos do uwolnienia. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty próbujesz, miałeś to w sercu, ale jednak po dłuższym okresie próby okazało się, że to jednak nie to. Coś się wypaliło, ale masz coś, co chciałbyś w kościele. Ale pamiętaj, w drużynie to jest, bo ty zechciałeś drużyny, ty zechciałeś tej wspólnoty, ty zechciałeś przychodzić tutaj, ty zechciałeś, więc ta odpowiedź jest tutaj. Nie tam, tutaj, tu. Wy. Ja mówię zawsze, każdy domownik powinien mieć coś do roboty w kościele. Jeden sprząta, drugi myje toalety, trzeci uwielbia, czwarty tutaj, coś każdy robi. Jak nie masz, to znaczy, że tak jakby przyszedłeś do drużyny, ale ty nie wiesz, że się zapisał do drużyny. Czyli przychodzisz do drużyny, jak ty siedzisz. Czujesz, jakby ktoś tak przyszedł? Czujesz się tak zapisać do jakiejkolwiek drużyny? No głupie by to było, no przecież zapisuje dziecko po to, by tam grało, prawda? Albo by się uczyło, a nie żeby siedziało. Przyszedł i siedzi w ławce, kościół dzisiejszych czasów, przyszedł i siedzi i słucha. O. Coś powie, no, że Bóg mnie kocha. Fajnie. Okej. Okay. Co z tego? 20 lat mija depresja, prawda? Jak była, tak jest. Drużyna? Żadna drużyna. I teraz, przyjaciele, bez trenera dzieci nie są w stanie nic konkretnego osiągnąć. Ale trener bez dzieci też nie ma w stanie nic osiągnąć. Jesteśmy od siebie mega zależni. Więc w drużynie ludzie rozumieją, że są częścią tej drużyny. Nie ma, ja sobie chodzę do 5 kościołów, zwiedzam. No takie dzisiaj zwiedzanie jest. Idę tu, sprawdzę. Tam dobrze jest sprawdzić, bo wiesz, no idziesz do jednego klubu sportowego, do drugiego, ale wybierzesz w końcu ten dla siebie, okej? Okay? Ale niedobrze jest, jak ktoś 15 lat sprawdza. Co innego, jak chodzisz sprawdzać, ale nie szukasz. No właśnie, no. Chodzi ktoś sprawdzać, ale nie szuka tak naprawdę domu, bo nie wie, że ten dom jest potrzebny, ta drużyna. Potrzebujesz być. Ja na przykład jestem klubowiczem klubu Spartan, trochę reklamy, ale lubię ten klub, lubię tych ludzi w ogóle tam, założyciela i tak dalej. I ja tam się czuję normalnie jak w domu. No przychodzę, coś tam kiedyś byłem pod ich szyldem, właśnie boksowałem. Ja tam należałem i należę dalej. Na zasadzie drużynowym. Jak kiedyś bym chciał wystartować, to pod tym szyldem. Ja bym chciał się poddać na przykład, jeżeli bym chciał, kiedyś to pod prowadzenie trenera, prawda? Już nie chcę sam. Bo ja duży błąd zrobiłem. Myślałem, że samemu mi wyjdzie. To jest błąd. Nie ma ani jednego sportowca, tak jak już powiedziałem wcześniej, który by coś konkretnego osiągnął, co ma wpływ na cokolwiek konkretnego, aby był sam. Zawsze miał obok siebie dietetyka, trenera, który był od niego wcześniej. Choćby tyle. Ale nie ma ani jednego z tego, co ja wiem, żeby sam jakoś się wparował i jakoś taki był cudowny, piękny i w ogóle, że ten. A nawet jak tak zaczął, to później tak nie skończył, bo później zawsze miał trenera, który brał go wyżej. Nie ma ani jednego. I nigdy nie było, prócz Boga samego. Więc jak się rozwijać w drużynie? Potrzebujesz chcieć przynależeć do danego zespołu. Jeżeli ty nie przynależysz do żadnego zespołu, to jest bez sensu. No pomyślcie sobie, że ja przychodzę do Concordii i wiesz, tam siedzę i mówię sobie, ale ja tu nie chcę być, ale tak siedzę. A później się dziwimy, że tak siedzę dalej i nic się nie dzieje. Potrzebujesz wybrać pozycję, na której chcesz być. Potrzebujesz znaleźć swoje miejsce w domu. Potrzebujesz znaleźć swoje miejsce w drużynie. Jeżeli nie znajdujesz swojego miejsca po czasie długim, to znaczy, że no albo nie wiesz, że trzeba, bo ci nikt nie powiedział, bo ktoś ci powiedział, że przyjdź, wyjdź, no i to jest kościół. To nie jest kościół. To jest, nie wiem, co to jest, nie wiem,
jakby to nazwać, synagoga szatana, no nie wiem, jak to nazwać, no, takie wszystko, kurde, no bo nie ma drużyny, nie ma wpływu, nie ma, patrzcie na owoc, nic nie ma, nic, oprócz widzialnej przez ludzi pobożności, że chodzisz w niedzielę do kościoła, oprócz widzialnych modlitw Ojcze Nasz, ja nie mówię teraz, czy katolicki, protestancki, to jest nieważne, gdzieś byłeś, gdzieś chodzisz, coś czytasz, ale nie jesteś w domu. Nie jesteś drużyną, nic tam nie ma, nie ma połączenia, nie ma relacji, nie ma wzrostu i ty dobrze o tym wiesz. Ale Kościół to drużyna. I ty jako człowiek potrzebujesz zdecydować, czy chcesz i jaką drużynę chcesz, wybierz. Teraz widzisz i dalej idziemy, to co powiedziałem już trochę wcześniej w opowieści. Sprawdzić, czy rzeczywiście to, co wybrałeś sobie w tej drużynie, to jest rzeczywiście to, czego ty chcesz. Nie bój się, nie bój się popełnić błąd. Nie bój się zacząć na uwielbieniu, bo tam rytm wyczuwasz, ale bum, 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 nic ci nie idzie. Nie bój się tego, dokształcimy cię. I nie bój się później powiedzieć po 3 miesiącach, kurczę, ale jednak, nie wiem, bym chciał kamerę obsługiwać. Nie wiem, czy tak będzie, ale nie bój się zmiany. Nie bój się, ja też się tego przestaję bać, chcę wam zaufać. To, co Mateusz powiedział. Też się przestaję bać, bo wiecie, to jest tak, że ja się bałem. Bałem się, bo ja mogę wszystko zrobić. I kamerę nastawię, i będę głosił, i będę tam uwielbiał, będę tańczył, w ogóle wszystko mogę zrobić. Dlatego zbudowałem ten kościół od podstaw, prawda? Od zera. Nikt mi nie pomógł. Bo wszystko mogę zrobić. Ale znowu, jak ja wszystko mogę zrobić, to albo się zmęczę, albo się wypalę, albo później będę miał dzieci niedorozwinięte. No, no taka jest prawda, no. I będę ja, guru. Później powiem, wypijcie miksturę. Tak było w jednej sekcie. 900 osób wypiło miksturę i wszyscy poginęli. I to nie jest w sumie śmieszne, bo taka jest prawda. Później się tak dzieje. Dlaczego? Bo człowiek sam. A ja nie chcę sam. Ja jestem w drużynie. Potrzebuję was, jak wy potrzebujecie mnie. Ale pamiętajcie, to ja jestem trenerem, nie ty. Ja ci powiem, co jest dla ciebie najlepsze, bo tam byłem. Ale to ty i twoje umiejętności są kluczem. Bo to ty i twoje umiejętności są te talenty, których ja nie mam, których nikt inny nie ma. Jesteś unikatem. Ale ja ci powiem, jak je wyszlifować. Ja ci powiem, co z nimi zrobić. Ja ci powiem, nie Duch Święty! Przestań już, kurde, z tym Duchem Świętym. Ludzie to, z tym Duchem Świętym to... Jakby... Słuchajcie, Duch Święty, jak mówił do Jezusa w 3 lata, on obrócił całą planetę do góry nogami. A teraz Duch Święty mówi do całego Kościoła i przez 2000 lat nie ma przebudzenia. I były tylko okresowe. A każdy mówi, że Duch Święty do niego mówi. A ja mówię, no i ciekawe. Tak po owocach to nie widzę. To rzeczywiście Duch Święty do ciebie mówi? Czy może żeś się pomylił? Bo masz też swoją duszę zaburzoną, która go nie słyszy, prawda? 30 lat w depresji i mówią ci, Bóg cię uzdrowi. I 30 lat mija, Bóg cię uzdrowi. A ja przychodzę i mówię, Bóg cię nie uzdrowi. I jest pierwsze, co? Szok. Ale później mówię, ty weź uzdrowienie. I w ogóle to było od 30 lat dla ciebie dostępne. I co za szok, w trampkach. I teraz wychodzi z depresji, prawda? Więc o to chodzi, to jest trener. Pamiętajcie, że trener, jak wyobrazicie sobie grupę, wyobraźcie sobie, no na przykład moja żona ma braci, tak, którzy teraz grają też jakoś drużynowo. I wiecie, i to nie jest na początku nic wymagającego, prawda? No, ty chcesz w ogóle w to grać, ty jesteś, zapisałeś się gdzieś na jakiś sport i później jest trener, który wiesz, ci doradza, jak masz co robić. Oczywiście ty sam wybrałeś pozycję, później trener cię w niej podnosi, jeżeli ją zmieniasz, znowu cię podnosi, szlifuje cię owy trener i tak dalej. Tak to wygląda. To nie jest dominacja, pastor. No jak tacy są, to uciekaj. Zmień drużyny. Bo też sami wiecie, że różni są trenerzy drużyn, prawda? Niektórzy są bucami, jak nie wiem, a niektórzy są naprawdę super trenerami. Więc też dlatego wy dobierzcie sobie drużynę. Ale pamiętajcie, miejcie drużynę. Nie bądźcie chrześcijanami, którzy są gdzieś tam konferencjoniści. Rozumiesz? Ogień, 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 bo ten przyjedzie, bo ten położy na mnie ręce. Tu ogień, będzie. Ja mówię, no super ogień. No i co robisz? Jaki ma wpływ na rzeczywistość realną? No cuda, ogień, ogień. Ja mówię, dobra, 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 czekaj. Zmieniło się ci życie, czy nie? Czy tak jak moje, po 4 latach. Ogień, ogień, ogień i dalej meble sprzed 30 lat w domu. Ogień, ogień, ogień. Dbać, dbałem, sprzątałem. Na przykład ja sprzątałem, ale mebli nie widziałem wartości żadnej, żeby wymienić. 30 lat meble po jakimś dziadku jeszcze sprzed potopu. Nie wiem, czy 30, może 60. Żona moja później wparowała mi do domu, mówi,
A ja mówię, o. I bolało. Dobrze. Więc możesz trenować sam w domu. Boks. Piłkę se kopać możesz. Wiesz, co możesz zrobić z piłką zawsze? Możesz se zrobić o ścianę i se kopać. I tak o. A widzisz, se grał. Duchu Święty, co tam mówisz do mnie? Duch Święty do mnie mówi, byłem w niebie. Hej, byłem w niebie. Alleluja, widziałem niebo. Alleluja, jestem uzdrowiony. Uzdrawiam ludzi, wypędzam demony. Alleluja. Cześć Tomek, idziesz na obiad? Nie, ja se kopię. No, idziesz na obiad? Nie, Duch Święty. Ale Tomek, ale weź ten, przyjdź do ludzi, nie kontroluj mnie, Duch Święty. Możesz tak. Trochę prześmiewczo, ale chcę, żeby dotarło. Możesz zająć się blokowiskiem. Nie ma lidera, rzekomo, bo i tak zawsze jest. Ale ci ludzie wierzą, że nie ma lidera, bo przecież Duch Święty mówi do wszystkich. Więc tak se grają. Bramkarz nie wiadomo gdzie jest, czasami na pomoc, czasami jest pomocnikiem, czasami bramkarzem, a czasami sam chyba nie wie kim. No i później tak sobie grają całe życie i jest między nimi fajnie. Wszyscy się miłują, bracie, nikt do siebie nie ma żalu. Nikt w ogóle problemów sobie nie mówi, przecież nie można wchodzić sobie w życie. To trzeba tak jo, po kumplowsku, chodź, zjemy razem obiadek, zrobimy różne rzeczy. Fajnie, no powiemy sobie miłe rzeczy, prawda? Ale nie będę wnikał, masz depresję, spoko, Bóg cię uzdrowi. Powiedz mi lepiej, jak tam, wiesz, inne sprawy, wiesz, nie mów mi trudnych rzeczy. Blokowisko. Kościół dzisiejszych, dzisiaj w Polsce kościół, o. Możesz wejść dalej, możesz chcieć się zapisać, bo w ogóle ten kościół to taki już jest. Tu się nie da inaczej. Jak tu wchodzisz, to albo to, albo tam. Tu nie da się inaczej, bo ten kościół ma trenera, okej? Okay? Ten trener na pewno nie będzie patrzył i mówił, nie widzę cię, nie widzę, że przyszedłeś, nie widzę, jesteś niewidzialny. Nie, bo ja bym chciał, żeby ludzie, którzy tutaj przychodzą, byli, żeby wzrastali. A nie, żeby byli skarłowacieni, okej? Okay? Zgarbieni chrześcijanie. Więc na pewno będziesz zauważony. Na pewno będziesz zapytany o różne rzeczy. Ale możesz nie chcieć tego i możesz się zawsze wyeksmitować. A możesz zechcieć i możesz zacząć poddawać się pod trening. I kiedy ty poddasz się pod trening, wtedy ty możesz wzrosnąć nawet do poziomu pro. Ale o poziomie pro nie będę mówił. Poziom pro to jest poziom, że człowiek całe swoje życie kładzie dla Chrystusa, tak jak na przykład ja. Czyli nie pracuję, tylko to robi, ale tu są bardzo duże wymagania. Na przykład 5 rano Duch Święty cię budzi i mówi ci zapisz, a ty mówisz, no właśnie, co zrobisz? Co zrobisz, gdy nie notowałeś? Co zrobisz, gdy różne rzeczy? Ale to jest taki poziom, że nie będę wam o tym teraz mówił, bo on jest niepotrzebny na ten czas, żeby o nim wiedzieć. Ale zacznijmy od tej amatorki. Zacznijmy od tego, że jesteśmy drużyną. Zacznijmy od tego, że jest owy trener. I nie dziwmy się, że trener, kiedy przychodzi, mówi do ciebie, a jak jesz? Dlaczego nie masz postępu? Chyba masz złą dietę. Chodź, może zmieńmy trochę dietę. Obrazowo mówiąc, a teraz nieobrazowo. Co tam oglądasz? Pornografię? A później masz problemy demoniczne? Memy, tak? Tym się karmimy. A później cię ludzie nie szanują? Ale nie mów mi, jak mam żyć. A ja ci powiem, zła dieta. W treningu coś ci nie idzie ostatnio. Patrz, to dla ciebie będzie dobre. Wyjdziesz z tego, będziesz tam. Chodźmy razem. Chcesz być na bramce? Okej, ja ci pokażę. Bo ty masz talent, nie ja. Ty. Ale ja ci pokażę, jak go wyszlifować. Ty jesteś w centrum, nie ja. Ty. Ale ja ci pokażę, jak to zrobić. Jak z ciebie wycisnąć stówkę. Amen? Po to jest trener, żeby z ciebie zrobić ludzi. A nie po to, żeby cię stłamsić, skontrolować. To ci mówi strach. Ja przeklinam strach na tym miejscu w imieniu Jezusa. Strach głupoty ludziom do głowy ciśnie, że teraz będę zdominowany i trzeba się uwolnić od wpływu pasterskiego. Oczywiście jak jest kontrolerski pastor, no to tak, ale czy tam ksiądz, ktokolwiek, duchowy, mentor. Jak jest kontrolerski, no to jest kontrolerski, prawda? A to zmień trenera. Już kończąc powoli. Więc potrzebujesz zobaczyć, że Kościół nigdy nie był i nigdy nie będzie miejscem samowoli. Ale zawsze była to drużyna. Okłamano nas poprzez różnego rodzaju religijne kulty.
że wchodzą ludzie, wychodzą niezauważeni. To nie jest w ogóle kościół. Nie, naprawdę ja nie wiem, jak to nazwać. To jest budynek, tak się nazywa, ale to... Budynek, gdzie są żywe trupy. O. Kiedyś taki sen był. Ktoś miał sen, że jakaś dziewczyna tam hostię zjadła, czy coś tam, ale była martwa. A jadła Jezusa. O, właśnie. Jadła Jezusa, a była martwa. I do mnie mówi, ale jak to jest możliwe? Przecież ja hostię jem. A ja mówię, no i oddaj życie Jezusowi. Ale czemu ja widziałem wszędzie zombie? Wszędzie zombie. Taki kościół, martwy. Dlaczego? No bo mnie tak nauczono, bo tradycja, bo przychodzę i wychodzę, bo tak trzeba. A serce gdzie? Serce. Od serca się zaczyna. Więc potrzebujesz zobaczyć, że kościół nigdy nie był i nigdy nie będzie miejscem samowoli. Potrzebujesz zobaczyć, dlatego jak ja będę ci zadawał pytania, wiesz, czemu cię nie było, czy coś, to nie jest właśnie kontrola, tylko naprawdę fajnie by było, bo fajnie jesteś gościu i babka i jak to nazwać, prawda? I fajnie mieć z tobą relację, prawda? Blisko. Więc wiesz, bo pasterz dba o swoje owieczki, więc jak on patrzy, że owcy brakuje, no to idzie po tą owcę, bo się zagubiła, chyba że nie chce być częścią stada. No ale kościół to stado. Potrzebujesz zobaczyć, że jeśli jesteś częścią wspólnoty, jesteś częścią zespołu i nie ma inaczej. Po prostu nie ma. Możesz wybrać piwnicę, ale jakiegokolwiek blokowisko, amatorka, to jesteś. Niektórzy angażują się bardziej, niektórzy mniej, jak w zespole. Nie jest to nic złego, prawda? Niektórzy są na ławkach rezerwowych, niektórzy tam gdzieś z przodu, bo swój czas więcej poświęcają, później oni się w pro zmieniają. Ale ty nie jesteś gorszy, że siedzisz w ławce rezerwowej. Po prostu to jest twój wybór, gdzie ty będziesz. Nie ma problemu z tym. Ja też nie będę cię cisnął do pro, a jeżeli ty chcesz być po prostu jako taki support. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest wszystko kwestia twojego już zdecydowania. Ale jesteś w zespole cały czas i chcesz być w zespole. Więc pytanie jest, czy chcę. Potrzebujesz zobaczyć, że dziś kościół w Polsce jest na etapie blokowiska. To, co już wcześniej powiedziałem. W kościele przychodzą ludzie posłuchać, pośpiewać. Też już to powiedziałem. Jaki mamy zatem wybór? Ostatnie zdanie. Możesz dołączyć lub się odłączyć, ale i tak czy siak ten kościół, Ogień Przebudzenia, to jest drużyna nieblokowa. To jest trener. Nie ma tutaj nigdy i nie będzie samowolki. Więc dlatego zostawiam cię z podjęciem decyzji w tym czasie, gdzie teraz mamy okres przejściowy. Nowy rok się zaczyna. O, coś powiem w końcu nowym roku. Czekajcie. To jest nabożeństwo sylwestrowe w sumie. Nowy rok się za chwilę zacznie. Możemy podjąć nowe decyzje i zrozumieć, że to nie będzie dla nas krzywdzące. To się zaczyna w ogóle od tego, co Mateusz powiedział, od zaufania też. Bo w ogóle potrzebujemy sobie nawzajem zaufać. Wtedy dopiero wzrośniemy głęboko w relacjach. Ale wtedy też dopiero będziemy wychodzić z pewnych zaburzeń i wtedy też dopiero będziemy szli dalej. Ale to zależy wszystko od ciebie. Czy ty chcesz i decydujesz się, że w ten sposób. Bo jeżeli nie, to tutaj w tej wspólnocie nie ma innej opcji. Nie ma, że ktoś sobie będzie przychodził i wychodził, a ja go tak będę nie zauważył, będę tak ściemniał, że go nie widzę. No, zawsze zapytam się. Ale jest ta wolność na zasadzie, wiesz, wyboru, nie ma najmniejszego problemu. Tylko pamiętaj, kościół to nigdy nie była samowolka. To jest drużyna. Amen. Amen. Więc co? Może tak już... No, możesz. Ja chciałem jeszcze tak powiedzieć, podsumowując jeszcze dodatkowo to, co Tomek powiedział. Tomek tak na końcu powiedział, że ten kościół jest taki. A prawda jest taka, że nie ma innego kościoła. Nie chodzi mi o to, że nie ma innej wspólnoty. Ale przyszło mi na myśl w czasie tego nauczania, że ludzie mogą pytać, bo Tomek to przedstawia z perspektywy drużyny. Ale po co mi to? Tak samo ludzie żyją, po co mi sport, po co mi różne rzeczy. Trzeba sobie zdać sprawę z zasadniczej rzeczy. Czy to w ogóle jest biblijne, czy to nie jest biblijne. Bo żyjemy w religijnym kraju, tak? Ludzie szukają, czy to jest Bóg, czy to nie jest Bóg, czy to jest prawda Boża, czy to nie jest prawda Boża. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie ma czegoś innego, nie ma innego systemu kościelnego, jak tylko rodzina, która jest też drużyną. Spójrzcie nawet na swoją rodzinę. Ojciec zawsze chce najlepiej dla swoich dzieci. Bóg ustanowił usługujących. Jest pasterz, apostoł, jest prorok, nauczyciel, są ewangelista, tak?
są różni ludzie, którzy muszą pełnić funkcję w Kościele. Dlaczego muszą pełnić funkcję w Kościele? Bo jest jedna zasadnicza rzecz, po co Kościół jest skonstruowany i dlaczego jest taką właśnie instytucją. Po to, ażeby wzrastać, po to, żeby każdy z nas cieszył się swoim życiem. To, że my mamy w głowie myślenie takie, że idziemy do jakiejś instytucji, w której ludzie nam będą teraz nami sterować albo manipulować, to jest błędne myślenie. Ponieważ jest prawdziwe myślenie, o którym mówi Bóg, że stworzył urzędników, którzy są po to, ażeby Tobie usługiwać w swojej zroście. Żebyś Ty był czysty i żebyś Ty przeżywał życie tutaj na ziemi po to, że przede wszystkim jesteśmy powołani do tego, żeby świecić. Jesteśmy światłością świata, solą ziemi. My mamy wpływać na otaczających nas ludzi. Mamy wpływać na swoje dziecko, na żonę, na wszystkich wokół, z kim jesteśmy. Na każdego mamy wpływać, ponieważ to nie jest tak, że to jest Bóg nam dał teraz takie wyzwanie. Ty bądź taki i ty teraz wpływaj na ludzi. To jest naturalne. Mój syn, kiedy będzie miał siostrę młodszą, on naturalnie będzie na nią wpływać. A ja będę naturalnie na nich wpływać. I ja wiem, że ja będę ojcem do dupy, jeżeli mój syn nie wyskoczy z moich barków, że tak powiem. Jeżeli mój syn nie odbierze tego, co ja zrobiłem, tak? Ja nie wyskoczę z barków Tomka, to ja stracę czas w swoim życiu. To ja źle wykorzystałem ten czas. Każdy z nas potrzebuje kogoś. Każdy z nas potrzebuje apostoła w swoim życiu, pasterza, ewangelisty, proroka. Każdy z nas, Kościół potrzebuje tego, bo inaczej Kościół nigdy nie będzie świecił. Nigdy nie będzie świecił. I to nie możemy myśleć pod kątem instytucjonalnym. Bo to nie chodzi o instytucję. To chodzi o to, że ludzie mają dary dane od Boga. I zostali wyznaczeni przed powołaniem świata. Po to, żebyś ty wzrósł. Po to właśnie, żebyś ty się czuł szczęśliwy z swoim Ojcem. Ale jak działa Duch Święty? Nigdy nie działał sam z sobą. Nigdy nie było tak, że stąpił nie wiadomo jak i objawił nie wiadomo jak. Czy ktoś mi pokaże moment, w którym Duch Święty coś objawił komukolwiek w enigmatyczny sposób? Zawsze to było albo przez sen, albo przez człowieka. Zawsze to było przez ludzi. Dlatego Bóg powołał Kościół po to, ażeby ludzie usługiwali ludziom. Ponieważ Kościół jest, Bóg jest w Kościele. Jezus Chrystus jest w nas, tak? I są ludzie wydzieleni. Jest jedna ręka, jest oko, jest noga, tak? Każdy jest do czegoś innego obdarowany, ale są po to, żeby razem tworzyć kolektyw. Żeby działać i żeby żyć. Przede wszystkim, żeby żyć. Nie żeby przeżywać, jak już wcześniej powiedziałam, ale żeby mieć pełne poznanie i pełną obfitość. I teraz pytanie, po co mi to? Duch buntu? Duch? Coś w ogóle? Nie będę tego rozwijał, rozszczepywał, ale jest to pierwszy punkt, ponieważ ja wiem, teraz ja widzę z perspektywy swojego życia, że ja wiem, jak ja miałem relację z ojcem moim. I kiedy ja mówiłem, po co tata coś ode mnie chce, to wiedziałem, że i burzyłem się przeciwko temu, on zawsze chciał dobrze. Ojciec zawsze chce dobrze. Zawsze chce dobrze. I to, że nas coś nie gra, tak jak mówiłem wcześniej. To jest nasz problem. I teraz nie będę rozszczepywał, jaki, po co, jak to, jaki problem, jaki duch. Sami kiedyś musimy zreflektować z tym. Amen. Dzięki. Amen. Więc przyjaciele, brawo. Przyjaciele.